przychodzą ludzie aktywni, otwarci, działający, nastawieni na rozwój. Uważam, że no, dzisiejsze spotkanie to jest naprawdę wielka szansa dla młodych. Słyszałam historię ludzi, którzy zaczynali, no i też porady, żeby się nie zniechęcać. Firma produkcyjna, która rośnie, zaczęła klepać w garażu, jak Bill Gates, więc ja mówię, można nawet tak zaczynać. Zaczynali od zera, ale każdy miał swój pomysł, no i wyszło to na ich korzyść. Bardzo ciekawe informacje, ciekawi ludzie, bardzo pozytywne spotkanie. Ja też mam fantastyczną pracę, bo już nie mogę się doczekać w poniedziałku. 5 najczęściej spotykanych ludzi w swoim życiu, wasz poziom finansowy obecnie, jest jakby średnią wypadkową w tych ludzi. Jestem pod niemałym wrażeniem poziomu prelegentów, jak i całej organizacji. Jeżeli prowadzi się biznes i chce go się rozwijać, to absolutnie obligatoryjna obecność jest na takich wydarzeniach. Nie ma takiego ryzyka biznesowego, możemy wybrać jednoosobową działalność. Tak, jak najbardziej. Warto ich edukować, rozmawiać z nimi, wskazać im drogę, gdzie mogą szukać pomocy, gdzie mogą szukać wsparcia. Rozmawialiśmy głównie o tym, jak poradzić sobie z tymi formalnościami prawnymi, podatkowymi i księgowymi. Jedno z najbardziej popularnych narzędzi, takich międzynarodowych. Było całkiem ciekawe i można się było nauczyć wielu ważnych rzeczy. My jak nie zainwestujemy, tylko pokażcie nam pomysł. Poszerzyłam swoją wiedzę na temat zakładania firmy. Trzeba podjąć ryzyko, tylko trzeba to robić mądrze. Tutaj w Krośnie też można zrobić fantastyczny biznes. Gdybym wiedział, że w Krośnie jest taka fajna szkoła, to może nie studiowałbym tam, gdzie studiowałem. Dla takich uczelni jak nasza jest to element po pierwsze inspirujący, a po drugie wymiany praktycznych doświadczeń naukowych. Mamy dostęp do najnowszych technologii. W dzisiejszych czasach biznes musi być nauka. To musi być przewaga oparta o technologię, nie tylko konkurowanie na poziomie kosztów, ale też przede wszystkim przewagi technologicznej. Czym bardziej mamy pomysły, produkty innowacyjne, może trudniejsze na początku, tym większa szansa, że to wyjdzie. Za tym musi pójść po pierwsze pomysł, musi iść ciężka praca, musi iść zaangażowanie. Potrzebna inspiracja, potrzebne są przemyślenia, potrzebne są analizy i doradztwo. Ci ludzie mogą się spotykać, mogą dyskutować, mogą zasięgnąć opinii, mogą zasięgnąć rady, mogą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach. Mówimy o rozwiązywaniu problemów, mówimy o szukaniu pomysłów, o szukaniu ścieżek rozwoju. Główne przesłanie tej inicjatywy Inkubator Przedsiębiorczości Krosno. Władze miasta roztaczają taki parasol i wsparcie. Miasto, którego rolą jest tworzenie warunków do tego, żeby takie inicjatywy mogły tutaj zaistnieć. Chcemy mieć kontakt z tymi, którzy chcą kreować swój własny biznes, chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Będziecie mogli tutaj zainspirować tą rzeszę młodych ludzi. Połączyłem trzy rzeczy: pasję, umiejętności i wiedzę. I to dało po prostu efekt. I tak sobie pomyślałem, trzeba coś zacząć robić. Podstawa to po prostu budzić się rano i wiedzieć, co chcę robić w życiu. No i to realizować. Róbmy to, co kochamy, róbmy to, co nam się podoba, to, co nam podpowiada serce. Inspirujemy pozytywnie.